PGGKS Bełchatów w minioną sobotę rozegrał mecz kontrolny z gks Katowice. Dla brunatnych był to czwarty mecz towarzyski przed startem rundy jesiennej pierwszej ligi. W drużynie Rafała Ulatowskiego wystąpiło 21 graczy, w tym szóstka testowanych. Zabrakło Marcina Flisa i Łukasza Wrońskiego, którzy mieli trening indywidualny. Ostatecznie Bełchatowianie pokonali na stadionie gieks Areny GKS Katowice 2 do 1. Wszystkie trzy bramki padły po strzałach gospodarzy.